Tak wygląda zadowolona Karolina, która jest najedzona, wypiła kubeł kawy i uważa, że to najwspanialszy pomysł na świecie, żeby testować awokado. Nie wiem, czy istnieje bardziej kultowe miejsce, z którego można rozpocząć pierwszy film z Australii, ale dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj i przez najbliższe kilka dni będziemy wspólnie testować najlepsze tosty z awokado w Sydney i miejmy nadzieję, że znajdziemy ten idealny, a razem ze mną jest Justyna Świetlicka, która będzie moją operatorką i współtesterką w tym australijskim eksperymencie. Zapraszam. Partnerem filmu jest polska marka Olini, producent jakościowych olejów, octów, zakwasów i innych produktów w Twojej kuchni. Ach, kocham jeść. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się One Another, na drugim końcu miasta i zamówiłyśmy, surprisingly, tosty z awokado, ale one są, słuchajcie, z pickled ginger, apple matchsticks, sesame, coriander and mint i do tego jajko, więc czekamy, bardzo głodne, bardzo niewyspane, z dużymi oczekiwaniami. Oh, perfect, thank you. Wow, Boże, nie wiem w jakiej kolejności dopuszczę, ale to jest mój pierwszy taste test australijski. To wygląda bardzo ciekawie, w sensie wizualnie uważam, że spoko, dla mnie trochę jakby a lot się tutaj dzieje. Bardzo przypieczony chleb, bardzo twardy. Limonka. Limonka też bardzo spycha. To jest ten pikulowany imbir i jabłko. Bardzo pyszne. Mogłoby być moim zdaniem dwa razy więcej awokado, a te dodatki są bardzo, bardzo pyszne i jest bardzo świeża. To jest jedna z najciekawszych kanapek, jakie jadłam, a ja jestem wielką fanką kanapek. Po prostu ten dodatek mięty i imbiru, coś fenomenalnego. A nie uważasz, że jest za mało awokado? Nie, mi się podoba, bo mogę zjeść w taki sposób. Mhm. Dziękuję. Dziękuję za podzielenie się opinią. Polecamy tego krytyka kulinarnego, tę krytyczkę. Chciałabym zostać krytykiem kulinarnym. No jesteś, przepraszam. That's what we're doing. To jest przepyszne, nawet bez jajka. Będzie ciężko pomyśleć coś z tego awokado tosta. Challenge accepted. Słuchajcie, co by tu mówić? Jesteśmy zachwycone. To było wybitne. Miejsce One Another było warte jechania na drugi koniec Sydney. Trochę w ciemno. Może warto to zaadresować. Jak znalazłam to miejsce i jak szukam miejsc? To jest dobry patent. Wpisuję sobie na przykład właśnie Brunch Spots Sydney Vogue i bardzo często w artykułach Vogue'ów różnych zagranicznych są fajne przewodniki, które spełniają moje wymagania pod tytułem, że na przykład też jest bardzo fajne wnętrze czy super okolica i dla mnie jest to taki szlak, który zazwyczaj się sprawdza, więc nie wiem, czy to brzmi dla Was ok, ale ja polecam. Uważam, że no nie wiem, czy 10 na 10, ale wydaje mi się, że tost z awokado jest czymś tak prostym, że byłyśmy w szoku, że może nas w ten sposób też zaskoczyć. Jednocześnie był klasyczny, ale z twistem. Ja jestem zachwycona i nie mogę się czekać, co będzie dalej. Moi drodzy, jest dzień drugi naszych przygód z awokado. Jesteśmy w zupełnie innej dzielnicy, w Potts Point. To jest rekomendacja od lokalsa, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. I wydaje mi się, że warto dodać, dlaczego w ogóle testujemy w Sydney awokado tosty. Otóż awokado tosty zostały tutaj wymyślone i pierwszy awokado tost był zaserwowany właśnie w Sydney, o ile się nie mylę, w 1993, chyba dobrze to sprawdziłam, więc pomyślałam, że gdzie jak nie tutaj odkrywać i przekonać się, jak smakuje i jak przygotować najlepszy tost z awokado. Here is perfect. Wow. Nie spodziewałam się, że to jedzenie przyjdzie tak wcześnie. Dostałyśmy tosta z awokado z olejem ziołowym. To jest jakby ich twist, to jest pod spodem. Dwa jajka sadzone. Dzielę na pół, bo... O, wow. Już jest fajnie, stara. Wow. Wczoraj inny świat. Przepyszne, zupełnie inne jedzenie. Bardzo lubię to, że jest miękki chleb. To jest wspaniałe. Przepyszne. Zupełnie inne. Przepyszne. To jest przepyszne i to pokazuje, że
coś tak prostego jak tost z awokado może być zrobione na miliony sposobów i nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, nie podłączyłam ci mikrofonu, więc zaraz dam ci głos do studia, czy oddam głos do studia, ale ja nawet bym się skłaniała ku temu, pomimo, że tamte połączenia smaków były świetne, bo chleb się o wiele przyjemniej je przez to, że jest bardziej miękki, chrupiący, ale coś taki, że się rozpływa w ustach i nie jest tego aż tak dużo. Mnie przytłoczyło wczoraj trochę ta ilość pieczywa versus na przykład właśnie ilość awokado. Zgadzam się. No i fajna rzecz jest taka, że są takie duże kawałki awokado. Ono jest mega maślane i przez to nie musi być rozmemłane i rozgniecione, bo rozpływa się w ustach, a ma fajną strukturę. Przepyszne. To miejsce, jak widać, cieszy się niesamowitą popularnością. Przyszliśmy tutaj jakieś 9:45, było dwie osoby na krzyż. Teraz jest tutaj ogromny tłum, jest przewspaniale, ale miejsce jest dosyć głośne i takie szybkie, zatłoczone, więc nie siedziało nam się tutaj tak fajnie jak wczoraj. Na przykład wczoraj po prostu ten awokado toast był jedzony przez pół godziny i było cudownie, a tutaj miałyśmy poczucie, że chcemy zjeść i wyjść. Ogólnie wspaniale. Stwierdziliśmy obie, że możemy w ten sposób żyć i testować tosty z awokado, bo jak się okazuje, one się nie nudzą, bo wszędzie są zupełnie inne. Także jaram się strasznie i lecimy dalej jutro. Proszę Państwa, mamy dzień trzeci z naszych awokado podbojów w Sydney i dzisiaj korzystamy z innej strategii. Możemy iść troszeczkę, jeżeli się operator nie wywali. Dzisiejsza strategia nazywa się testujemy lokalnie. Jesteśmy w bardzo fajnej okolicy, która się nazywa Kiribilli, nie wiem. I po drodze na metro, czy tam na kolejkę, odkryłyśmy bardzo fajne miejsce. Reklamują się, że są bardzo sustainable, dbają o lokalnych dostawców i starają się być bardzo etycznym biznesem. Podobało nam się menu, jest nasza gwiazda, czyli to z awokado. Mamy tam dosłownie 5 minut, jesteśmy przeszczęśliwe, lekko głodne, marzymy o kawce, jest cudowny dzień, wyszło słońce i dowiemy się, czy to będzie najlepsze to z awokado w Sydney. Czekamy właśnie na zamówienie, ale powiem wam, co bierzemy. Surprise, surprise, avocado toast. I tutaj mają avocado on dark rye, czyli awokado na ciemnym chlebie żytnim z kremem, jakby twarożkiem z orzechów makadamia, sałatką ziołową, no i chlebek. I do tego bierzemy jajecznicę. Ja jestem mega, mega podekscytowana. Ocet przed węglowodanowym posiłkiem naprawdę ratuje naszą gospodarkę cukrową. Mam na szczęście wersję mini. Love it. All in. Test numer 3. Lecimy z tym. Jakby na pierwszy rzut oka zupełnie inny chleb. Inne dodatki. Jest ten krem. Są świeże zioła, ale bez łodygi Justyna, więc jesteśmy bezpieczni. Wow, zupełnie inny chleb, to jest ciemny chleb, normalnie taki ciemny, żytny chleb, wow. Jest bardzo dobre, ale to nie ma nic wspólnego z wczorajszym, ani z przedwczorajszym. Ciekawostka jest taka, że bardzo chciałam spróbować tej jajecznicy. Tutaj w wielu miejscach jest taka śmieszna, omletowa jajecznica, więc to jest bardzo fajne. Natomiast jestem bardzo ciekawa twojej opinii. Zgodnie z tym, co uważam na temat tostów, nie można ich jeść nożem i widelcem. To jest taki bliski takiemu klasykowi. Taki zwykły, bym powiedziała. Więc widać, że to jest taki naprawdę domowy, zdrowy, żytni chleb. I uważam, że to jest plus. I to jest miła odmiana. Ale to awokado jest jak budyń. Ono jest takie pyszne. Ale smakowo jest bardzo taki klasyczno oczywisty. Więc nie jest to takie przeżycie, nie bym go nie wróciła na niego, bo nie jest taki wow. Ale nie ma się do czego przyczepić, jest przesmaczne. Justyna zapytała mnie, co myślę o serku. Wydaje mi się, że jest to ciekawy dodatek, ale nie zrobiłabym tego w domu. Proszę Państwa, dzień czwarty i ostatni naszego tournée awokado w Sydney. Jesteśmy po hajku, jesteśmy na plaży, jesteśmy w Bondi, czyli w miejscu, które jest też kultowe. Jest to surferska dzielnica. I miejsce, do którego idziemy zjeść, też jest bardzo symboliczne, ponieważ jest to restauracja, knajpa, kawiarnia Bills, która została założona przez
człowieka, który wymyślił to z awokado, o którym mówiłam wcześniej, czyli Billa Grangera, który niestety już nie żyje. Niemniej to jest jego czwarta lokalizacja tej restauracji i sprawdzimy, czy może właśnie tam zaserwują nam najlepszego tosta z awokado w Sydney. Przed nami ostatni tost z awokado. Nie mam menu, ale z tego co pamiętam, było na nim napisane awokado, kolendra, limonka, chili. Jest bardzo basicowe. Są kawałki awokado, no nie jest rozgniecione. Jest bardzo dużo kolendry z łodyżkami, więc tutaj trigger warning do Justyny. To ja czy ty? Chleb jest bardzo stosowany. Wygląda najbardziej zwyczajnie ze wszystkich chyba, jakie jadłyśmy do tej pory. Myślisz sobie, co tu się może wydarzyć? Czujesz, to jest nie fair, że ja już wiem, a ty nie wiesz? Jest zaskakująco dobry. Jest lepszy od tego poprzedniego, który miał ten bezsensowny macadamia cream. To awokado są po prostu samo w sobie bardzo pyszne. I bardzo czuć oliwę, która jest bardzo dobrej jakości. Więc to jest coś, co moim zdaniem tutaj wybija. To jest ta oliwa i takie bardzo podstawowe smaki, czyli właśnie kolendra, chili, limonka. Moim zdaniem naprawdę bardzo smaczny tost i wziąłam gryza bez jajka. Daję okejkę. Klasyk. Jest to bardzo mało praktyczny tost, słuchajcie, bo przez to, że te kawałki awokado są tak duże, to wszystko spada z chleba, więc robi się taki właśnie oto mes. I wydaje mi się, że to jest też taki tost, który najbardziej przypomina smakiem coś, co można zrobić w domu. Dajcie znać, czy łodyga w kolendrze też was tak odrzuca jak Justynę. Pyszne i zwykłe. Pożegnania są trudne, podsumowania również i nasz czas testowania tostów z awokado pewnie prywatnie nie dobiegł końca, ale na pewno na potrzeby tego filmu i myślę, że to co jest pewne, to że obie z Justyną udowodniłyśmy sobie, że tost z awokado to znacznie więcej niż chleb i awokado. Justyna była bardzo sceptyczna, po co robię tego typu film, skoro to jest zwykła kanapka. Otóż każda z nich przede wszystkim okazała się być zupełnie różna i to uważam za największy wniosek. Mam komentarz totalnie nie na temat, że też klip, którym rozpoczęłyśmy to nagranie versus klip z dzisiaj bardzo pokazuje, jak zmienił się mój wizerunek i mamy obie wniosek taki, że jesteśmy gotowe wyjechać z miasta, więc ten film kończy się, dlatego że opuszczamy Sydney. To był nasz test tostów z awokado z Sydney. Mogę wam powiedzieć jako swój wniosek, że wszystkie były przepyszne, każdy z nich był zupełnie inny i też to, co wpłynęło na nasze wrażenia finalne, to było również to, jakie jest wnętrze, jaka jest atmosfera, czy wygodnie nam się gdzieś siedzi. Były miejsca, które były zatłoczone, ciemne, takie, gdzie jedzenie było może minimalnie gorsze, ale bardzo fajnie się tam siedziało. Odkryłyśmy, że jajecznica nie pasuje do tosta z awokado, twarożek też niekoniecznie, więc na pewno każda z nas dokładnie wie, co lubi i myślę, że fajną zajawką na przyszłość, dajcie znać, czy macie ochotę na tego typu film, byłoby spróbowanie odtworzenia takiego idealnego tosta z awokado przez nas tutaj i jestem bardzo ciekawa, jak każda z nas zinterpretowała te doświadczenia i co zaserwujemy sobie po prostu w domu, więc dajcie znać, co myślicie o tego typu testach. To po pierwsze. Po drugie, dajcie znać, który tost waszym zdaniem miasto! Który tost waszym zdaniem wyglądał najatrakcyjniej, który zjedlibyście najchętniej i czy macie ochotę na więcej tego typu jedzeniowych testów. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję Justynie za cierpliwość i wytrwałość i niesamowite wsparcie nie tylko w nagrywaniu, ale również w jedzeniu i widzimy się już za tydzień. Bye! Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Kamera? Akcja!